Słuchajcie, spotkałem pod hipermarketem bezdomnego, bo oni tam najczęściej żebrzą, a prawie każdy bezdomny jest też zarazem alkoholikiem. No i wyszedł też ochraniarz, żeby pogonić tego bezdomnego, co zobaczycie za chwilę. Ale to w ogóle nie jest takie proste, żeby pomagać takim ludziom, no bo te kilka złotych, które mu dacie, no to one prawie na pewno pójdą od razu na przelew. No inni stosują taką taktykę, strategię, żeby kupić coś do zjedzenia takiemu bezdomnemu, ale myślę, że to też nie jest najlepszy pomysł. Kiedyś tak sam robiłem, ale dziś sobie właśnie uświadomiłem, że no pieniądze, które on sobie tam uzbiera, użebrze, one pójdą na przelew zamiast na jedzenie, więc to też nie jest dobre. Więc pomyślałem, że najlepiej będzie rozeznać jego sytuację. Wdałem się więc w dalszą rozmowę, żeby rozeznać, jaka forma pomocy będzie najskuteczniejsza dla niego. No i właśnie wtedy nadszedł ten ochraniarz. Zobaczcie sami. Wy tak brutalnie przeganiacie dosyć, no. Nie brutalnie, tylko po prostu musimy... No takie moje polecenie od dyrektora tego obiektu. Od dyrektora? Od dyrektora to jest polecenie, to nie jest mój wymysł. No, on mnie znamie, ja mu tam robota, to ja mu co innego zrobię. No dyrektor jest taki jak jest, no. Od dyrekcji? Bo on jest od pieniędzy, a nie od litości. No ale czemu ty wszyscy do tego sklepu przychodzą? No niech pan to wytłumaczy. No tłumaczasz. No i to pan rozumie. Ja mu mogę pomóc, ale nie w ten sposób, żeby mu nagrożować. Ja go nie wygonił tego pana, że jako jest bezdomny, tylko go wygonił, bo on żebrze tu od ludzi. Ludzie mu dawają i ten pan się to nie odczepi, dopóki mu nie dawają po 10 złotych. Ja mu powiedział, może sobie zbierać gdzie indziej, może inny obiekt. Przecież żaden go nie wyczepuje za to, że istnieje, tylko za to, że żebrze tu. Jedni klienci mu dają, a jedni przychodzą do ochrony. I to mówią, co wy to robicie, że tam ty śmierdzi, z dzieciami idziemy, jak nic nie przyjdzie. I pan dwie opinie teraz. No, trochę mają rację, bo ci, co mu dają pieniądze, to mu dają na gorzoła. No oczywiście. Nie wiedzą o tym, ale dobra, mu dają. Ja to was na stanowisko, pogodajcie sobie. No pójdziemy tam na dół. Dziękuję. Pójdź, dziękuję za rozmowę. Pogoda. Dobry. Za pogodą my na boku, no bo nas tutaj, no nas tutaj przeganiają. No jest tak, to jest. Ja się nie dziwię, że cię przeganiają, jak powiedzmy... No widnego człowieka widzą, no. No dobra, ale musisz chyba przyznać, że czasami śmierdzisz i nieumyty jesteś i to tych klientów tu odrażą, nie? No tak, to jest złoto. A wiesz, a oni nie są od tego, żeby tu charytatywnie coś robić, no to jest supermarket, że chcą zarabiać, nie? Pieniądze. No. No. Pójdź dalej jeszcze kawałek, żeby to nas nie widzieli przez... monitoring jest, nie? Tu se staniemy. Także tak, ja ci tak godzę. Pomóc można, ale nie w ten sposób, jak to się wyobrażasz. Bo ty byś się tak wyobrażał, że ci ktoś pieniądze. No ale prawda jest taka, jak właśnie, żeś przed chwilą usłyszał, że z tymi pieniędzmi ty pójdziesz po gorzoła, albo po piwo i se popijesz fajnie, nie? A jedzenie? A no, jedzenie sobie. Bez jedzenia nie da się dożyć. A ja ci powiem ten kawał, co usłyszał już. Był taki bezdomny żebro pod marketem, nie? No i tak przychodzą ludzie i się pytają niego, a on go do... No, ja żebrza na buty dla dzieci, nie? Na buty dla dzieci. A klient przychodzi i go do, ale ty pewnie kupisz gorzoła, jak ja ci dam 5 zł czy 10, to se gorzoła pójdziesz kupić. A nie, na gorzoła to już mam. No i taką prawda, no, że w pierwszej kolejności ty żebrzesz tu na gorzoła, a nie na jedzenie. No jedzenie ci się też przyda, no jak ci ktoś kupi, to ci więcej zostanie z tego, co żebrzesz na gorzoła i co kupisz na gorzoła. Dlatego ja ci szczerze radzę, idź do tego Wawrzyńca. To jest dobry człowiek, Franciszkanie, no wiesz gdzie, nie? No wiem, te wieże. Ten klasztor, te wieże, no. I oni tam pomagają takim ludziom. I no, od razu ci godzą. Tam jest bez gorzoły, trzeźwym trzeba być. Nie wypijesz się. No i twoja decyzja. Tam będziesz miał pościel, łóżko, tam możesz wszystko. No, ciepło, woda, żarcie. Czemu nie chcesz iść, powiedz? No tu stoisz przed marketem, cię przeganiają.
No przyznaj się, że wolisz gorzoła. Ach, bo wola, no. Bo jak człowiek nie ma wyjścia, no to... Wyjścia człowiek mój, no musi tego chcieć. Bo zawsze wyjście z każdej sytuacji jest. No, musi być ta decyzja woli, że ty się musisz do tego przełamać, żeby zdecydować się na te trzeźwe życie. I wtedy pomoc nadejdzie na pewno. A tak ci godą. Człowiek, jak wpadnie w ten nałóg, to naprawdę niewielu z tego wychodzi. Ja mam doświadczenie, bo znam takich ludzi. Pomogli mi kilku, ale nie wszystkim. Większość w tym zostaje do końca życia. Taka prawda. Większość po prostu, no, prędzej czy później umiera, no raczej prędzej niż później. No, a te 10% się udało wyciągnąć, ale z tego, co ja wiem, to tylko wtedy, kiedy oni powierzą swoje życie Bogu i zawołają do Boga o pomoc. I tylko Bóg wyciąga z takich tarapatów, nikt więcej, bo na to nie ma mocy, na to nie ma mocnej. Po prostu musisz Bogu zaufać i jeżeli zaufasz Bogu, to wtedy On cię z tego wyciągnie. Zawołaj do Boga. Wierzę, wierzę w to. No nie wiem tak naprawdę, czy ty w to wierzysz. Jakbyś to wierzył, to byś teraz powiedział: Boże, pomóż. I stanąłbyś do modlitwy i zawołałbyś do Boga. To nie musi być w kościele, to Bóg jest wszędzie. No ale nie widzę przekonania w tobie. Nie. Lepiej żebrać, nie? Będę się na gorzoła uzbierał i w takim odurzeniu żyć codziennie. O, dobrze. Dobrze, że powiedział, nie? Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa? Co powiesz, gdy nie będzie istniał czas? Co zrobiłeś ze swoim?